Chrystus zmartwychwstanie nam na przykład dany jest, iż mamy zmartwychwstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! Iż mamy zmartwychwstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Witam wszystkich i pozdrawiam zgromadzonych w poniedziałek wielkanocny na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Trwamy w radości zmartwychwstałego Chrystusa. Nie bójcie się. Słowa, które w poranek wielkanocny usłyszały niewiasty, dziś kierowane są do nas. Wzywają do porzucenia lęku i bojaźni, bo Jezus żyje i działa pośród nas. Wzywają, byśmy podjęli się misji apostołowania i głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. Pomimo, że będą się pojawiać osoby i ideologie próbujące temu zaprzeczyć, karmiąc się Słowem Bożym i Przenajświętszym Ciałem Chrystusa, pragniemy wzmocnić się na ten trud. W naszych modlitwach pamiętajmy również dziś o księdzu biskupie Wiesławie Śmiglu, który obchodzi drugą rocznicę sakry biskupiej. A na początku tej mszy świętej, którą sprawuje za świętej pamięci Tomasza Wincentiusza i rodziców z obojga stron, uznajmy, że jesteśmy grzeszni i słabi. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, nigdy nie widziałam Pana Jezusa w ludzkiej postaci, nie słyszałam Jego głosu, urodziłam się już po wniebowstąpieniu. Tymi słowami wyrażała kiedyś swoje pragnienie zobaczenia Jezusa jedna z uczestniczek forum, portalu internetowego. A ty, bracie i siostro, czy chciałbyś zobaczyć Jezusa? Chcę zobaczyć Jezusa i spotkania z Nim. Ta chęć była motywem dla wielu ludzi. Jedni chcieli Go tylko zobaczyć. Tak po prostu, ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Innych ożywiało pragnienie głębszego spotkania z Jezusem. Spojrzenia w Jego oczy, zadania Mu ważnych pytań i otrzymania na nie odpowiedzi. Ewangelie pełne są takich właśnie opowiadań. Pasterze betlejemscy biegli zaciekawieni zobaczyć Jezusa, o którego narodzenia opowiadali im aniołowie. Później szukali Jezusa Grecy, przybysze z daleka. Prosili Filipa, aby umożliwił im spotkanie z Jezusem, tak trochę po znajomości. Na górze Tabor Piotr, Jakub i Jan zobaczyli przemienione oblicze Jezusa Chrystusa. Zwierzchnik celników też bardzo pragnął spotkać się z Jezusem Chrystusem. Również pragnął zobaczyć Jezusa Chrystusa, największy w tamtych czasach zbrodniarz i obłudnik Herod. Ale on chciał tylko zaspokoić swoją ciekawość. Chciał zobaczyć cud. Jak wiemy,
Jezus żadnego cudu w Jego obecności nie dokonał. Po zmartwychwstaniu szukała Jezusa Maria Magdalena. Próbowała Go odnaleźć również inna kobieta. Poszukiwały żyjącego, jak słyszymy, wśród umarłych i usłyszały słowa: nie bójcie się, idźcie i powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Czy musimy wyruszać w taką daleką drogę, żeby zobaczyć i spotkać Jezusa zmartwychwstałego? Spotkać Jezusa i zobaczyć Go możemy również w drugim człowieku. Człowieku chorym, cierpiącym, tym, który potrzebuje naszego wsparcia, naszej pomocy. Tego Jezusa zmartwychwstałego możemy również zobaczyć w Jego Słowie, którego słuchamy w Kościele, czytamy w domu, otwierając i biorąc do dłoni Pismo Święte. To właśnie w Piśmie zawarte jest wszystko, co Bóg miał nam do przekazania. A Jezus jest największym i najważniejszym Słowem Boga do nas. Jego Słowo jest pokarmem i światłem, pociechą i lekarstwem, programem życia i inspiracją do działania dla ludzi wszystkich czasów. W słowach Pisma Świętego: On, który zwyciężył śmierć, sam jest obecny, przemawia do nas i towarzyszy nam. Nie musimy więcej wyruszać w daleką drogę, żeby zobaczyć i spotkać Jezusa zmartwychwstałego. Bowiem za kilka już chwil usłyszymy w Eucharystii słowa: to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. To słowa Jezusa, który postanowił pozostać z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy pamiętamy, jaką przygodę przeżyli dwaj uczniowie idący do wsi Emaus? Gdy osiągnęli cel podróży, weszli wszyscy trzej do domu wraz z Jezusem i zasiedli do stołu. On wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im do spożycia. Tymi słowami opisana jest również ostatnia wieczerza, a zarazem pierwsza Eucharystia. Wtedy otworzyły im się oczy i rozpoznali Go. Jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina, więc nie musimy Go daleko szukać. Znajdujemy Go tu, w Kościele, gdzie przystępujemy do stołu Pańskiego, karmiąc się Jego ciałem. My, jako uczniowie Chrystusa, którymi staliśmy się przez chrzest, żyjemy w nieustannej perspektywie zmartwychwstania. Co to znaczy? Żyć w perspektywie zmartwychwstania oznacza być wolnym od lęku, również od lęku przed śmiercią, od przygnębienia. To także życie pełne nadziei, radości i optymizmu. To pewność, że nigdy nie będziemy sami, bo On jest, Chrystus, który prawdziwie zmartwychwstał. Żyć zmartwychwstaniem oznacza także gotowość do podjęcia walki z tym, co nas niszczy, zniewala i uśmierca.
to życie nie jest walką o przetrwanie czy wegetację. Jest to życie wypełnione perspektywą wieczności. Chrystusa nie ma już w grobie. On jest teraz z nami. Niech zmartwychwstanie Jezusa wypełnia nasze serca radością i da nam pewność naszego zmartwychwstania. Nasze święta wielkanocne zbiegają się również w tym samym czasie ze świętami w prawosławiu. U nich jest wspaniałe pozdrowienie w czasie wielkanocnym, gdy wzajemnie się witają, to witają się słowami: Chrystus zmartwychwstał, odpowiadając: prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Tak jak wspomniałem na początku mszy świętej, dziś przypada druga rocznica sakry biskupiej księdza biskupa Wiesława Śmigla. Ksiądz biskup bywał tu często w Chojnicach, jest związany z Chojnicami, sprawował w naszej świątyni sakramenty, również też wypoczywał w Chojnicach. Polećmy go Matce Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Królowo kapłanów, już w najbliższą niedzielę będziemy świętować wielkie wydarzenie, a mianowicie kanonizację błogosławionego Jana Pawła II. Tak nieraz zachwycamy się osobą błogosławionego Jana Pawła II, a niejednokrotnie nie sięgamy do jego dzieł, czy listów, czy encyklik. Warto niejednokrotnie sięgać do tego, co pisał, o czym mówił, co głosił błogosławiony Jan Paweł II. Jest u ministrantów w cenie 15 zł do nabycia pamiątka kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Tutaj w pigułce znajdziemy jego rozważania, znajdziemy fragmenty listów, encyklik. Bardzo polecam do nabycia tą pamiątkę, tym bardziej, że błogosławiony Jan Paweł II jest honorowym obywatelem naszego miasta. Na dalsze świętowanie poniedziałku wielkanocnego i na czas pracy w tym tygodniu niech nas Bóg darzy swoim błogosławieństwem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Otrzyjcie.